Cześć, z tej strony Liduch, a to jest Krypta TV. Dzisiaj chciałbym podzielić się swoimi przemyśleniami odnośnie Fallout New Vegas i zapytać Was, co o tym myślicie. Lista rzeczy, które lubię w tej grze, jest dosyć długa, ale nie wiem, czy zwróciliście uwagę na jedną z nich. Motywem przewodnim jest walka o władzę nad Nowym Vegas oraz pustkowiami Mojave między RNK Legionem, ale i Panem Chaosem oraz zwolennikami Wolnego Vegas. Poza nimi mamy kilka mniejszych frakcji, które również zostawiły swój ślad w tym konflikcie. Okej, to takie krótkie przypomnienie. Do czego dążę? Otóż w Fallout New Vegas najważniejsze frakcje podczas walk stosują taktykę. Co prawda nie uświadczymy tego w grze, bo jednak NPC biegną przed siebie na pałę jak szturmowcy w Gwiezdnych Wojnach, ale scenarzyści bardzo ładnie opisali starcia, które miały miejsce w przeszłości, a jej namiastkę mamy podczas finałowej drugiej bitwy o zaporę Hoovera. Armie są jakoś zorganizowane, dzielą się na dywizje, pułki, bataliony, kohorty, centurie, nie są zbieraniną randomowych ludzi. W innych odsłonach serii nawet się o tym nie wspomina, po prostu była sobie strona A, strona B i jedni wystrzelali drugich, bo mieli wielkiego robota. Mimo że tamci posiadali więcej ludzi, lepszy sprzęt, przewagę taktyczną, wyszkolenie i kilka asów w rękawie. Fallout New Vegas uwzględnia różnice między organizacjami. Mają one swoje silne i słabe strony. Wszystko zostało logicznie wyjaśnione. Dajmy na to Republikę Nowej Kalifornii. Największa armia na pustkowiach ma problem z grupą mniej liczną oraz gorzej uzbrojoną, polegającą głównie na broni białej, Legionem Cezara. Teoretycznie każda zdroworozsądkowa osoba uznałaby, że RNK powinna bardzo szybko rozprawić się z takim przeciwnikiem, wystrzelać go jak kaczki. Tyle że legioniści trenują od małego, są bezwzględnie lojalni i zdeterminowani, nigdy się nie cofają. Problemy Republiki nie wzięły się z dupy, jest ona bowiem zajęta wojną z Bractwem Stali na zachodzie, gdzie posyła najlepsze oddziały oraz sprzęt. Mojave traktuje po macoszemu. Doktryna wojenna RNK polega na sile ognia, współpracy różnych rodzajów sił zbrojnych oraz liczebności. Przykład stanowi bitwa o Helios 1, gdzie głównym czynnikiem, który zadecydował o zwycięstwie nad Bractwem, była przewaga 20-1. Tyle, że to była jedna bitwa, a nie trwająca latami kampania. Co roku na Mojave ginęło 1000 żołnierzy Republiki, jednak szybko zastępowali ich nowi. Generał Oliver ma wielu ludzi, jednak wciąż trzecich synów farmerów, których rodziców nie było stać na utrzymanie jeszcze jednego dziecka. Chłopców oraz dziewczęta, którzy dopiero co chwycili za broń. Często po zaledwie dwutygodniowym szkoleniu. Bardzo łatwo złamać ich morale. Braki w sprzęcie są widoczne najbardziej. Siły RNK pozbawione są ciężkiego wsparcia, wyszkolonego personelu technicznego, dlatego stworzono ciężką piechotę w szabrowanych pancerzach wspomaganych, która poza aspektem psychologicznym nie miała większej wartości bojowej. Jeśli chodzi o współpracę, to jego osobista uraza do Hanlona sprawiła, że najbardziej elitarna jednostka RNK, strażnicy, zamiast skupić się na tym, w czym są najlepsi, zajmowali się ochroną mało znaczących posterunków i byli posyłani w bój jako mięso armatnie. Należy też dodać, że siły Republiki były zbyt rozciągnięte, kąsane ze wszystkich stron, przez kajdaniarzy oraz bestie. Na horyzoncie czekało jeszcze Bractwo i Hanowie. Tyle też, że Oliver nie jest całkiem beznadziejny. Gdybym miał opisać to, co planuję zrobić, odwołałbym się do nazewnictwa z Hearts of Iron, doktryny planu Wielkiej Bitwy. Poświęca pionki, oddaje terytorium Legionowi, gromadzi wojska na zaporze, by zniszczyć siły przeciwnika podczas jednego finałowego starcia. Po wszystkim planowany był zmasowany kontratak na jego ziemię, a zauważcie, że przez cały konflikt Republiki z Legionem to RNK się broniła. Legion natomiast nigdy się nie cofa. Odwrót karany jest śmiercią, niezależnie od zajmowanej pozycji, o czym boleśnie przekonał się legat Malpais po porażce w pierwszej bitwie o zaporę Hoovera. Cezar nakazał oblać go smołą, podpalić i wrzucić do Wielkiego Kanionu. Nie dlatego, że przegrał, tylko dlatego, że osobiście ruszył do bitwy, przegrał i wrócił żywy. Jego obowiązkiem było zwyciężyć albo zginąć. Jedynym usprawiedliwieniem przeżycia legionistów w razie porażki jest nieposłanie ich w bój, trzymanie w odwodzie. Nazwiecie to hipokryzją, ja nazwę to potrzebą. Legion tak bardzo wrogi technologii korzysta jednak z broni palnej, ubija interesy z wangrafami, ma na składzie chałubice, robi wszystko, by zwyciężyć, nawet jeśli oznacza to złamanie własnych zasad. Cezar docenia kreatywne myślenie. Jest elastyczny, nie idzie w zaparte. Wie, że Oliver szykuje swój plan wielkiej bitwy, dlatego zamierza wziąć go z zaskoczenia, atakując centrum zapory. Jakiś czas przed ostateczną konfrontacją z New Vegas miejsce miała bitwa o przelew Arizony. Niby nic nieznaczące miejsce, jednak znajdowało się tam wejście do rur bezpośrednio prowadzących na tamę. Republika zignorowała ten fakt i nie zrobiła nic, by przeciwdziałać dywersji. Przygotowania do drugiej bitwy o zaporę Hoovera trwały latami. Planowanie, pomniejsze starcia, działania wywiadowcze. Stoi za nią całe tło fabularne, a nie szybko, szybko trzeba rozwalić przeciwnika, bo tak.
Niestety temat Legionu, choć ciekawy, został słabo opisany w porównaniu do takiej RNK, dlatego pozwólcie, że jeszcze na chwilę do niej wrócę. Weźmy na warsztat masakrę w Bitter Springs. Starcie zostało starannie zaplanowane. Poszczególne jednostki Republiki miały wydzielone zadania. Działania koordynowano przez radio. Wyszło jak wyszło, wszyscy dobrze wiemy. Tak czy inaczej, albo zawiodła komunikacja, albo góra RNK próbuje coś przed nami ukryć. Zauważcie, że wielu żołnierzy RNK uczestniczących w tym wydarzeniu cierpiało na PTSD, zespół stresu pourazowego. W każdej innej odsłonie Fallouta większość postaci nie ma nawet wyrzutów sumienia z tytułu zabijania innych osób. Kampania na Mojave pokazuje, że wojna to nie romantyczna walka dobra ze złem. Żadna ze stron nie jest czarno-biała. Popełniane są zbrodnie wojenne, miejsce mają gwałty, okaleczenia, dezercje. Smutne, ale jakże realne. W Bethesdowych Falloutach wojna przedstawiana jest jako coś fajnego. Nie ma w niej powagi. Dobra, dosyć mocno skupiłem się na Republice i Legionie, czas na pomniejsze frakcje. Boomersi są izolacjonistami. Za pomocą miażdżącej siły artylerii trzymają obcych daleko od swojej siedziby. Kajdaniarze to zwykłe bandziory polegające na materiałach wybuchowych. Bestie zadają ogromne straty RNK tylko dzięki swojej liczebności, broni energetycznej oraz narkotykowemu szałowi. Ich taktyka to samobójcze rajdy na pozycję przeciwnika. Hanowie, szakale czy żmije polegają głównie na zaskoczeniu oraz lojalności wobec grupy. Walczą do samego końca. Jeśli chodzi o Bractwo, to nieco zatrzymało się w czasie. Jego przedstawiciele uważają, że zaawansowana broń oraz pancerze wspomagane są gwarantem sukcesu. Spoiler, nie są. Czas pokazał, że doktryna zakonu jest nieskuteczna. Przewaga technologiczna nie wystarczy, jeśli nie ma kto trzymać karabinu. Jeśli chodzi o siły obrony Vegas, Securitrony po prostu nacierają przed siebie, przytłaczając wroga siłą ognia. Gdy armia Hausa opuściła kasyno Lucky 38, wyparła okoliczne plemiona z Vegas. Ulepszone do bojowej wersji maszyny po prostu pacyfikują kolejne fale nacierających przeciwników, o czym boleśnie przekonuje się Legion na zaporze Hoovera. Taktyka prymitywnych plemion niczym nie różni się od tego, co znamy z innych dzieł popkultury czy chociażby historii. Postać Cezara pokazała, że wystarczy jeden człowiek, znający nowoczesną sztukę wojenną, by zmienić dzikusów w poważną siłę. Wojska frakcji z kolejnych odsłon serii Fallout, między innymi czwórki, mają cechy charakterystyczne. Mniej więcej znamy sposób działania Wschodniego Bractwa, Instytutu Minutemenów czy też Trasy. Tyle, że poświęcono temu naprawdę niewiele miejsca. Podsumowując, Fallout New Vegas technicznie dobrą grą nie jest, jednak moim zdaniem największą siłą tego tytułu jest świat przedstawiony. W mało jakiej grze tak szczegółowo opisuje się taktykę fikcyjnych armii. Scenarzyści Obsidianu nie musieli tego robić, jednak zrobili. To zagrywka w starym stylu. Gdy deweloperzy nie mieli jak kupić graczy oprawą audiowizualną, próbowali wpłynąć na ich wyobraźnię innymi metodami. Takie szczegóły tylko uwiarygadniają świat Fallouta. Szkoda tylko, że skupiono się na dwóch głównych frakcjach. A wy co myślicie? Zapraszam do dyskusji. W planach mam także odcinek pod tytułem Jak dobrze pisać postacie niezależne na przykładzie Weroniki Santanego. New Vegas jest jak dobra książka. Wszystko ma w nim swoją historię. Przykładów z różnych kategorii jest ogrom. Może znacie jeszcze jakieś? Dziękuję za wysłuchanie i do zobaczenia już niebawem. Trzymajcie się, cześć!